Siemaneczko, ja jestem NadiWings i porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo, bardzo ważnym newsie ze świata Diablo 4. Świeżo upieczona bułeczka, piekielnie ciekawa sprawa. Zaproszenia do bety i endgame PvP, wycieki gameplayu, jedziemy. Jeżeli film Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, to bardzo pomaga mi się dalej rozwijać. Zapraszam także do komentarzy, do lajkowania i na konkurs, w którym możecie wygrać Diablo 2 Resurrected, grę na Instagramie. Instagram NadinWins, link jest też w opisie, także wpadajcie. A Closed Endgame Beta Offerings. W każdym razie, zacznijmy od samego początku. Developer update dostaliśmy, w którym to tutaj deweloperzy ogłosili, że już niebawem zaczną rozsyłać, już w tym momencie niektóre osoby mogą dostać maile od nich, rozsyłać zaproszenia do zamkniętej bety, w której gracze będą testować tylko i wyłącznie endgame'owe rzeczy, a jest ich aż 5. Różnych endgame'owych rzeczy w Diablo, pomijając całkowicie fabułę. Te rzeczy odblokowują się po wykonaniu konkretnych wątków w głównych story, w głównym questline'ie w Diablo 4, więc po zakończeniu fabuły to nam się odblokowuje. I po wykonaniu tam paru pewnie rzeczy. Więc te rzeczy będziemy testować. Totalnie nie będziemy wiedzieć, jaka jest fabuła. Będziemy skupiać się tylko na tych czynnościach endgame'owych, gdzie no, większość graczy najdłużej będą przy tym siedzieć, no nie? Ale żeby nie było tak kolorowo, no to nie każdy będzie miał do tego dostęp. Ale porozmawiamy sobie o tym na samym końcu, jak w ogóle zwiększyć szansę na to, żebyśmy dostali zaproszenie do tej bety takiej zamkniętej i jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, po prostu, żeby to osiągnąć. Ale porozmawiamy sobie o tym, o tym endgame'ie, który będzie testowany, który wypuszczają teraz w zamkniętej becie. Helltide. Mamy 5 różnych rodzajów endgame'u. Pierwszy, nowy, to jest Helltide. I polega on na tym, że podróżując po sanktuarium, po prostu raz na jakiś czas możemy wpaść w Helltide. Jakieś takie więzienie, takie jakieś piekielne i tak dalej. W każdym razie jest to powiedzmy zbliżone do Terror Zone'ów w Diablo 2 Resurrected, gdzie po prostu dana lokacja przez jakiś czas zmienia się na ciutkę potężniejszą, gdzie spotkamy potężniejsze potwory i lepszy loot z tych potworów. Także w skrócie tak to wygląda. Walcząc w Helltide, czyli w tej lokacji jakby powiedzmy spaczonej, skażonej, a przeciwnicy będą dropić Cinders, nie wiem jeszcze jak po polsku to się nazywa, nie mogłem znaleźć artykułu po polsku, także wybaczcie, będą dropić Cinders, nową walutę, która może zostać wykorzystana do otwierania Helltide chestów, czyli skrzynek, w których znajdziemy loot. Więc musimy pamiętać jeszcze, że nie możemy paść na tej lokacji, bo wtedy wszystkie Cinders stracimy. Będziemy musieli odzyskiwać. Także to jest pierwsza czynność endgame'owa, którą będziemy robić grając w Diablo 4 po przejściu fabuły. Jedziemy dalej. Dungeony, koszmarne dungeony, Nightmare Dungeons. Jest to nic innego jak po prostu dungeony, które występują naturalnie, podejrzewam, które będziemy przechodzić naturalnie przechodząc kampanię, to będą takie wtedy w normalnej wersji dungeony, a Nightmare Dungeony to są dungeony z modyfikacjami różnymi. Żeby odblokować taki Nightmare Dungeon, będziemy potrzebować Nightmare Sigil i każdy taki znak koszmarny, czy jak oni to nazwą, będzie nas kierował do jakiegoś konkretnego dungeona znajdującego się w sanktuarium. I każdy z tych sigili, każdy z tych znaków będzie wprowadzał pewną modyfikację do tego dungeona. Czyli wiadomo jak to jest. W różnych grach jest tak tam w Immortalu i tak dalej, to jest klasyka. Czyli na przykład dany dungeon będzie miał, nie wiem, potwory na nim będą miały 10% więcej damage'a. Albo będą zatruwać, albo będą wywołać krwawienie, albo pojawiają się jakieś lasery i tak dalej, i tak dalej. I to będzie następowało. Po wykonaniu koszmarnego dungeona zdobędziemy jeszcze więcej tych znaków, które będą jeszcze powodowały większe wyzwanie, czyli będą miały więcej modyfikatorów, będą cięższe i tak dalej, i tak dalej. To będzie tak następowało. Także oczywiście zdobywamy tutaj po ukończeniu dungeonu, zdobywamy loot
Golda, jakiś ten, no itemki po prostu. Także to jest druga czynność endgame'owa. Mamy dungeony. Whispers of the Dead. I to może być traktowane jako bounty z Diablo 3. Myślę, że to byłoby najłatwiejsze porównanie. Wykonujemy zadania. Wykonujemy zadania, które pojawiają się na mapach. Na mapie bardzo łatwo je wyczaić. Po prostu będzie to jakieś oznaczone, nie wiem, mapa będzie oznaczona jakimś szeptem, jakąś ikonką szeptu, cokolwiek, jak to zrobią, to zrobią. I dostajemy taski, czyli zadania. Wykonujemy te taski, dostajemy w nagrodę Grim Favor. To jest kolejna waluta. Po zebraniu 10 Grim Favorów dostajemy, możemy te 10 Grim Favorów zamienić na Tree of Whispers, czyli na drzewo szeptów, które jest niczym innym jak coś, za co dostaniemy loot, dzięki czemu dostaniemy jakieś itemy i doświadczenie. Czyli po prostu robimy, nie wiem, czy to 10 tasków, czy każdy task, każde zadanie będzie nagradzało nas inną ilością tych Grim Favorów. Podejrzewam od długości, od trudności i tak dalej. W każdym razie zbieramy 10, dostajemy nagrodę, jedziemy dalej, no nie? Także tutaj szukamy na mapie tych tasków. I tutaj każdy Whisper to można traktować jako zadanie. Każde zadanie będzie oferowało inną oczywiście liczbę nagród oraz inną liczbę doświadczenia po skończeniu tego. Tradycyjnie tutaj piszą, przypominają, że oczywiście te Whispers of the Dead, czyli szepty umarłych, czyli te zadania będą dostępne po skończeniu jakiegoś konkretnego wątku w głównym storyline. W głównym questline, w głównej fabule, no nie? Nie musi to być chyba koniecznie po skończeniu całej fabuły, ale jakąś tam część wątku trzeba przejść, żeby to odblokować. Ma to sens, bo jest to endgame'owe. Kolejny, czwarta czynność endgame'owa, Fields of Hatred, czyli PvP, moi drodzy. PvP, fajna fabułka, w ogóle tutaj Mephisto skaził jakieś tam lokacje i w każdym razie wywołują one u nas nienawiść, więc chcemy się bić ze sobą i będzie to się nazywać pola nienawiści, będą to pola nienawiści skażone przez Mephista. Więc w każdym razie podróżując przez sanktuarium będziemy spotykać takie pola i tam możemy walczyć PvP. A jaka jest nagroda za walkę PvP? Otóż nagrodą jest zbieranie nasion nienawiści, Seeds of Hatred. To jest z kolei waluta PvP. I te nasiona nienawiści będziemy musieli w trakcie bitki jeszcze, będziemy no chcieli, musieli w trakcie bitki zmienić na czerwony proszek w jakimś tam ołtarzu ekstrakcji. Czyli i ten czerwony proszek będzie naszą walutą do kupowania PvP kosmetyków i mountów, czyli wierzchowców PvP i zmian jakichś itemów kosmetycznych tylko i wyłącznie do zdobycia z PvP. Czyli podsumowując, to mi się bardzo podoba, to mi się bardzo, bardzo podoba. Ja osobiście nie jestem PvP graczem, ale bardzo podoba mi się tego zamysł. Czyli po prostu podróżujemy sobie sanktuarium, robimy Whisper of the Dead, robimy sobie dungeona, robimy sobie Helltide'a, przypadkowo nam się pojawia Helltide, no i przed nami pojawiają się pola nienawiści. Więc spontaniczna bitka, zabijamy graczy innych, zbieramy sobie z nich nasiona nienawiści, musimy szybko uciec do gdzieś na tej lokacji, do tego ołtarza ekstrakcji, żeby zdobyć czerwony proszek. Jeżeli gracz nas zabije po drodze do tego ołtarza, a my będziemy mieli nasiona przy sobie, powiedzmy z 30 nasion, nas zabije, to je dropimy, stracimy je. Także zabijając innych graczy, przechwytując ich, zanim oni ekstraktują te nasiona w proszek, można zgarnąć niezłą sumkę nasion. No i to będzie taka bitka, ale jak już uda nam się zdobyć ten proszek, no to koniec tematu, mamy fajnie, mamy więcej waluty do wykupienia jakichś wierzchowców specjalnych PvP albo zmian kosmetycznych na naszej postaci. Także fajna nagroda. I piąty endgame, czyli najbardziej oczywisty, Paragon Levele. Wbijamy 50. poziom postaci, jest to maksymalny poziom postaci w Diablo 4 i następnie odblokowuje nam się kolejny pasek doświadczenia, tym razem poziomów mistrzowskich, czyli Paragon Leveli. Klasyka gatunku, tak jak Diablo 3,
wbijamy Paragon levele, odblokowujemy nowe statystyki, tutaj nowe jakieś gniazda, sokety i jeszcze umiejętności i tak dalej, czyli po prostu boostujemy naszą postać. Klasyka, czyli to jest te 5 endgame'ów, 5 tutaj endgame'owych czynności, które pojawią się w Diablo 4 w Diablo 4 i które gracze mogą już niebawem testować w zamkniętej becie, ale tylko ci gracze, którzy się dostaną. I teraz spójrzmy na to, kto się dostanie do zamkniętej bety. Otóż dostaną się osoby, które grały bardzo, ale to bardzo dużo ostatnimi czasy w Diablo 3 i w Diablo 2 Resurrected. Nie są, z tego co widzę, wybierane jakieś tam osoby popularne i tak dalej. Bardziej tutaj patrzą na game time, który poświęciliście w grach Diablo 3 i Diablo 2 Resurrected. Tutaj, specifically, will be using gameplay data. Będą używać po prostu informacji z gry. To invite a limited number of Diablo players who have recently spent significant amount of time playing an endgame experiences of Diablo 2 Resurrected and Diablo 3 and Diablo Immortal. Jeszcze Diablo Immortal, przepraszam. Także jeżeli ktoś z Was spędził bardzo dużo czasu przez ostatnie miesiące w Diablo 2 Resurrected, w Diablo Immortal albo w Diablo 3, to macie szansę, i to dosyć dużą, na to, że dostaniecie maila od nowreply@e.blizzard.com. Szukajcie tutaj w spamie, szukajcie w wiadomościach, w skrzynce odbiorczej, sprawdzajcie sobie. I te maile będą rozsyłane do 18 listopada, więc półtorej miesiąca jeszcze spokojnie, ponad półtorej miesiąca. Jeżeli ktoś się nie dostanie, to spokojnie, publiczne testy zaczną się wcześniej w przyszłym roku, więc podejrzewam tam styczeń, luty, marzec, coś takiego. Styczeń, luty bym bardziej obstawiał. Więc czekamy do 18 listopada na maila. Nie dostajemy, no to niestety. Ciekawostką jest jeszcze to, że osoby, które dostaną się do zamkniętej bety, nie będą mogły tego streamować, nie będą mogły zdradzać tego, będą podlegały NDA taką umową wiążącą, że nie mogą zdradzać tego, co zobaczyli w grze. Jedyny feedback, jedyne co mogą robić i powinny robić te osoby, to przesłać feedback do Blizzarda z endgame'u, więc będą zaproszone osoby, które dużo poświęciły czasu na endgame, które w nadziei, które w, no, Blizzard ma taką nadzieję, że będą wiedziały, jak endgame powinien wyglądać i co w nim jest ważne, no nie? Dlatego te osoby dostają zaproszenie. Ale co zrobić, żeby się upewnić, że wszystko zrobiliśmy dobrze, że tylko możemy czekać? Jeżeli już nie dostaniemy maila, no to okej. Możemy coś zrobić, żeby się upewnić, że z naszej strony wszystko jest okej, że zmaksymalizowaliśmy swoją szansę na dostanie się do zamkniętej bety. Otóż, wchodzimy sobie, moi drodzy, sekundeczkę, czy ja wyszedłem z tego? Już tutaj wszystko pokazuję. Już to wszystko pokazuję, pięknie. Więc tak, tutaj sobie to rozwiniemy. Aha, super. Więc tak, wchodzimy sobie na nasze konto Battle.net i wchodzimy w opcje, klikamy Privacy and Communication, może pokażę krok po kroku, żeby tutaj każdy zrozumiał, żeby była pewność, no nie? Nie chciałbym za dużo pokazywać tutaj od siebie. W każdym razie... Tak, tego nie chciałbym raczej pokazywać. W każdym razie wchodzimy na główne konto Battle.netu. Klikamy Privacy and Communication, czyli prywatność i komunikacja. Taką zakładeczkę po lewej stronie. Pyk. Już teraz Wam pokażę, co jest 5. Dokładnie. To jest to. Tutaj mieliśmy Account Overview, czyli ta główna strona konta. Privacy and Communication. Po polsku to będzie chyba prywatność i komunikacja. I zjeżdżamy sobie, mordeczki, na Communication Preferences. Preferencje komunikacji. I upewniamy się, że to mamy enabled. To jest najważniejsze, że to mamy enabled. Już tu Wam pokazuję, jak to powinno wyglądać. Aha, dokładnie. Tutaj u mnie jest enabled, jest na zielono, jest pięknie. Jeżeli u Ciebie będzie disabled, to w takim razie klikamy update i klikamy sobie pyk. Tutaj to fajeczkę
i dajemy save. No nie, ja daję cancel, bo wszystko u mnie gra. Także w taki sposób możecie upewnić się, że wasze konto jest odblokowane do wysyłania na niego specjalnych ofert do Blizzarda, a właśnie o tą ofertę chodzi. Właśnie o tą ofertę chodzi. I tutaj jest również instrukcja, właśnie totalnie również tak samo opisana. Ten link do tego artykułu oczywiście wyślę, także to jest tyle. No i jeszcze warto dodać, że ostatnimi czasy, dzień, dwa dni temu, został zlikowany gameplay do Diablo 4. I to taki, który nie powinien być zlikowany, więc jeżeli komuś się uda utrafić go, to naprawdę gratuluję. One są cały czas dodawane i usuwane, także wyczulam was, że gdzieś po necie mogą dalej krążyć, ale linki, które oglądałem, już dawno, dawno wygasły. Także coś tam może się dziać w świecie Diablo 4, jakieś leaky, jakiś ten. Podejrzewam, że po wypuszczeniu zamkniętej bety również natkniemy się na różne leaky od graczy, którzy nie powinni tego mówić, ale i tak powiedzą. Także słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Jak coś, to widzimy się na live'ach na Twitch TV na DWINS. No i przypominam, jeżeli się spodobało, jeżeli chcesz więcej, jeżeli chcesz być na bieżąco w newsach Diablo 4, Diablo 2 Resurrected, poradniki do Diablo 2 i tak dalej, subskrybuj kanał YouTube, będzie mi bardzo miło, to bardzo pomaga mi się rozwijać i będę bardzo, bardzo wdzięczny. Także miłego dzionka i do następnego. Boom!